Zatem witajcie w pierwszym odcinku naszego projektu Dashboard Stażysta. Na samym początku, jeszcze online'owo, jeszcze z domu, chcemy spotkać się z naszymi stażystami, których wylosowaliśmy i wyłoniliśmy do tego, żeby wzięli udział w programie. Na razie online'owo, ponieważ wciąż mamy COVID, wciąż mamy pandemię, także nie chcemy się z nikim tutaj spotykać, ale już niebawem, po pierwszych nagraniach, spotkamy się z nimi w łowisku. Także oni już podejrzewają, po co jest to spotkanie i już myślę, że domyślają się, jaki będzie cel naszej rozmowy. Zatem za chwilę pierwsze nagrania i tu z tego miejsca przedstawimy Wam naszych stażystów, którym będziemy towarzyszyć przez cały rok stażu. Witam Cię serdecznie. Cieszę się, że dzisiaj rozmawiamy, bo jak zapewne się domyślasz, kontaktuję się z Tobą, żeby zaprosić Cię do naszego projektu Dashboard Stażysta. I w związku z tym chciałbym, żebyś na kilka pytań odpowiedział, no i przedstawił się naszym widzom. Po pierwsze, skąd w ogóle pomysł na to, żeby zostać myśliwym? Okej, okay, dobra, od czego zacząć? Może od imienia i nazwiska, tak będzie chyba najprościej, to jeszcze pamiętam. Więc nazywam się Mikołaj Grabowski, mam 23 lata, jestem studentem leśnictwa na Wydziale Leśnym i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Także, jak już można wywnioskować, gdzieś tam moje zainteresowania zawsze się obracają wokół lasu, łowiectwa również, bo jest bądź co bądź częścią tego leśnego świata. No tak, oprócz tego moją taką wierną pasją jest ucznictwo, także w ogóle te tematy się zazębiają. Super. Na uczelni na szczęście mam okazję w ramach Koła Leśników ten temat realizować. Mam nadzieję, że również w pewnym momencie będziemy mogli w naszym kraju połączyć łowiectwo z ucznictwem i będę mógł obie te pasje gdzieś tam ze sobą spiąć. A co było pierwsze, powiedz proszę, czy to było ucznictwo, łowiectwo, las? Która z tych rzeczy była taka, od czego zacząłeś? To jest strasznie ciężkie pytanie, wiesz, to one gdzieś tam zawsze szły ze sobą w parze. Cześć, jestem Dawid, mam 31 lat. Pomysł mojej głowy na myśliwego, żeby zostać myśliwym, łowcą, urodził się kilka lat temu. Sam nie wiem skąd ten pomysł padł do mojej głowy, ale tak mi jakoś to zakrwiło. Lubię spacerować na łonie natury, jazda rowerem z moim synem, sprawia mi przyjemność. I oczywiście podglądanie z wyżyny, dlatego postanowiłem złożyć dokumenty o przyjęcie na staż. Nazywam się Szymon Nowaczyński. Jestem na drugim roku, a właściwie kończę drugi rok leśnictwa na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Poza tym jestem strażakiem ochotnikiem. O, super. Też zajmuje dużo czasu. Witaj, dziękuję bardzo za zaproszenie, jest mi bardzo miło. A pomysł o zostaniu myśliwym zrodził się w mojej głowie już dosyć dawno. Studiuję leśnictwo i leśnikiem też był mój pradziadek, mój dziadek. Wszyscy oni również polowali, więc ta kultura bycia w lesie i obcowania z taką prawdziwą, naturalną i dziką przyrodą była w mojej rodzinie od bardzo, bardzo dawna. I już jako dziecko dużo miałam właśnie kontaktu z lasem i z przyrodą i od dziecka bardzo lubiłam, więc taką właśnie obrałam teraz drogę. Mam na imię Filip, Filip Kowalewski, pochodzę z Wielkopolski, dokładnie z okolic Poznania. Pomysł z łowiectwem wziął się już kilka lat temu, między innymi z programu pana Przemka, z moich spacerów do lasu, z moich obserwacji, no i z chęci rozwijania się tak naprawdę i tutaj jest taka możliwość wspólnie z programem Dashboard. Nazywam się Robert Kozikowski. Mieszkałem w Białymstoku do ukończenia liceum. Później studiowałem informatykę na Uniwersytecie Warszawskim. Potem wyjechałem na parę lat do Stanów. Wróciłem, znaczy najpierw do Anglii, później do Stanów. Teraz rok temu wróciłem do Polski. No i pomysł z łowiectwem zaczął się w Stanach, gdzie mój kolega, też informatyk, powiedział, że idę do łowiecki i powiedział, czy chce się przejść. No i tak najpierw pomyślałem, lubię czasem wyjść sobie na naturę, to się przejdę na ten kurs, no i wtedy się tym wszystkim zainteresowałem. Tak, okay. Po pierwsze poznałem jakichś znajomych na tym kursie, ten kolega też jakby zainteresowany był tym tematem, razem chodziliśmy na strzelnicę, robiliśmy jakieś dodatkowe kursy, tak, gdzie na przykład oprócz tego podstawowego kursu łowiectwa też zrobiliśmy kurs na ucznictwo, polowanie z łuku. Oczywiście bardzo często bywaliśmy na, no znaczy nie bardzo często, po prostu
co weekend, dwa wychodziliśmy na strzelnicę, strzelać właśnie z tej broni łowieckiej. Okej, okay, a powiedz... To się zaczęło. A powiedz proszę, czy ty masz korzenie łowieckie? Bo z tego, co słyszę, nie masz i będziesz pierwszą osobą chyba tutaj, jeśli chodzi o gdzieś swoją rodzinę, która będzie polowała, tak? To nie jest tak, że twój tata, dziadek polował, tylko jakby będziesz pierwszy, tak? Z dalszej rodziny, w sensie nie z mojej, ale kuzyn mojej narzeczonej teraz też robi staż łowiecki, więc rzeczywiście to jedyne może rodzinne jakieś związek z łowiecem, jaki mam. Okay. Pomysł się wziął w trakcie studiów. No, nie ukrywając, duża ilość studentów leśnictwa jest myśliwymi. Ja stwierdziłem, że chciałbym zgłębić ten temat, a gdzie indziej najlepiej, jak w moim przypadku akurat w sekcji łowieckiej koło leśników na właśnie UPP. Tak naprawdę łowiectwem tak świadomie zainteresowałem się na początku studiów, w momencie, kiedy pojawiłem się tutaj w Poznaniu. Warto zauważyć, ja nigdy nie miałem ani leśnych, ani łowieckich korzeni, nigdy w mojej rodzinie wcześniej nie zajmował się tymi tematami. Także też nie do końca chyba zdawałem sobie sprawę, jak to wygląda, z czym to się je i tak dalej. A początek studiów to był taki moment, w którym mogłem poznać praktykujących myśliwych, w tym również studentów myśliwych. Mogłem poznać łowiectwo bardzo dogłębnie, tak naprawdę od strony takiej teoretycznej, na wykładach, na zajęciach, na uczelni i tak dalej. No i mogłem je poznać również od strony praktycznej, pomagając wtedy przy polowaniach zbiorowych, przy pomiarach zwierzyny, przy biometrii i wszystkich innych jakichś takich pracach związanych gdzieś tam właśnie z łowiectwem ogólnie. I w tym momencie chyba tak zdecydowałem świadomie, że również tym chcę się zajmować, natomiast pasja do leśnictwa i do łucznictwa, one gdzieś tam zawsze ze mną podążały, od kiedy pamiętam, także tutaj nie jestem w stanie wskazać, co było pierwsze. Jasne, rozumiem. A powiedz mi proszę, czy masz korzenie łowieckie, czy to jest tak, że jesteś pierwszą osobą, która tutaj będzie chciała w rodzinie takim myśliwym zostać? Nie, korzeni łowieckich nie posiadam. Jestem osobą pierwszą, która by chciała w tym wszystkim próbować, działać, angażować się w to wszystko. Jasne, rozumiem. Filip, z tego co wiem, z tego co nam napisałeś w ankiecie, to ty jesteś osobą, która jeszcze czeka na to, żeby się na staż dostać, prawda? Tak, dokładnie. Cały czas czekam, żeby znaleźć to odpowiednie koło. Jasne. I żeby rozpocząć się staż. Od jak dawna, powiedz, w twojej głowie jest ta myśl, żeby zostać myśliwym? Myśl w mojej głowie jest od bardzo dawna, tylko ze względu na sprawy zawodowe, rodzinne i tak dalej, po prostu nie miałem czasu na to wcześniej. A teraz już wszystko się pomału stabilizuje, także postanowiłem zrobić coś dla siebie i iść w swoją pasję. Nikt z mojej rodziny nie polował, a przypadkiem nic o tym nie, a przynajmniej nic o tym nie wiem. Jasne. Więc najprawdopodobniej będę pierwszy. Okay, to... Nawet się z tego cieszę, że jeżeli ktoś by się zainteresował, to ja będę tą osobą wprowadzającą, można to tak ująć. Na początku analizowałem wszystkie za i przeciw, analizowałem wszystkie koszty, które się z tym łączą i stwierdziłem, że jest to kierunek, w którym chciałbym w jakiś sposób pójść. I na szczęście właśnie na uczelni mam znajomych, którzy są w tym temacie i wyrazili taką chęć, żeby mnie w to wszystko wprowadzać i w tym pomagać. Super. A czego się spodziewasz jakby po stażu? Bo ty stażu tak naprawdę nie musisz odbywać, a mimo wszystko chcesz go odbyć. Tak. Czego się spodziewasz? Skąd ten pomysł? Jakby uważam, że staż łowiecki to jest okres, kiedy mam okazję złapać pewnego rodzaju dobre nawyki. No i przede wszystkim nauczyć się tego wszystkiego, bo to, że nie muszę odbywać stażu, to nie znaczy, że ja po tych studiach będę wiedział wszystko i będę mógł robić, co chcę. I o to w tym wszystkim chodzi, żeby właśnie ci koledzy, którzy już są tymi myśliwymi, żeby mi to pokazali jakby od środka i od wszystkich, zarówno tych
pozytywnych stron i tych bardziej, powiedzmy, drastycznych. W lesie od bardzo dawna, gdzieś to z tobą jest praktycznie, domyślam się, od urodzenia. Słuchaj, to takie może pytanie troszeczkę pro forma, ale czego się spodziewasz po takim stażu? Bo tu chyba nie ma raczej rzeczy, które cię gdzieś będą zaskakiwały. Myślę, że nie, ale zdobywanie takiej przyrodniczej wiedzy jest zawsze bardzo, bardzo rozwijające i poznawanie również ludzi, którzy się tym interesują, którzy dzielą taką samą pasję, potrafi, myślę, mam nadzieję, będzie takie bardzo inspirujące i właśnie na to czekam. Spodziewam się czegoś tak naprawdę fajnego pod względem rozwijania mojej pasji. Zaczęło się wszystko od wędkarstwa, od spacerów po lesie. No to trzeba się rozwijać i myślę, że staż jest odpowiedni w tym momencie. Powiem ci, że z tego co wiem, bardzo dużo osób właśnie też gdzieś tak zaczyna, że na początku są wędkarzami, a później gdzieś tę swoją pasję jakby rozwijają dalej i idą w kierunku łowiectwa. Staż jest raczej wypadkową tego, że studiuję to, gdzie studiuję i w zasadzie właśnie to zdobycie wcześniej wiedzy takiej teoretycznej przekonało mnie do tego, że chciałbym również spróbować robić to w praktyce. A czego się spodziewasz po stażu? Wiesz co, przede wszystkim możliwości takiego aktywnego wzięcia udziału w różnych pracach, znaczy, może inaczej, takiego praktycznego podejścia do tematu, bo tak jak powiedziałem wcześniej, teorię już poznałem na salach wykładowych, na salach ćwiczeniowych, natomiast teoria z praktyką, jak wiemy, mocno się mija i zagadnienia takie, no, zagadnienia praktyczne, ale też zagadnienia takie jak kultura łowiecka, kuchnia łowiecka i masa innych rzeczy, to są rzeczy, o których nie uczymy się na studiach, a które również mnie interesują i które również chciałbym poznać, no bo tak naprawdę mając wykształcenie leśne, będąc absolwentem uczelni wyższej czy technikum leśnego, Nie musimy odbywać stażu, żeby móc podejść do... No właśnie, ale mimo wszystko ten staż chciałbyś przeprowadzić. Tak, ponieważ uważam go za taką, nazwijmy to, edukacyjną wartość dodaną i za taką okazję po prostu do, tak jak mówiłem, do spróbowania tego wszystkiego w praktyce. Wiesz co, od stażu spodziewam się wprowadzenia w kulturę łowiecką przez starszych kolegów, żeby zapoznali mnie z tym wszystkim, jak to do końca wygląda, żeby wiedzieć, jak się zachować. Wszystkiego wiadomo, z książki się nie wyczyta, więc po prostu tu jest pomoc drugiej osoby. Nie? No tak, taka jest rola właśnie wprowadzającego. Starszy kolega po prostu pomógł z resztą się zapoznać, czego po prostu nie wyczytamy w książkach. Nie? No tak, przeczytałem właśnie taką tutaj książkę. Tak? A, to, właśnie, mamy go. Mamy go. To spodziewam się to, co jest w tej książce, tak? Okej, okay, słuchaj. No tutaj. A twoje obawy, słuchaj, czy są jakieś rzeczy, które spędzają ci na przykład sen z powiek, czy raczej przez to, że masz to doświadczenie ze Stanów Zjednoczonych, masz gdzieś wiedzę u znajomych, raczej nie boisz się tutaj tego stażu i jesteś jakby tutaj zwarty i gotowy. No, jedynie może czego troszeczkę mogę się obawiać, że zawsze wiadomo, jak praca do dużo obowiązków, że nie będę mógł poświęcić na tyle czasu, ile bym chciał, a chciałbym poświęcić na to dużo czasu. To jedyna rzecz, którą się obawiam. Tak. Wiesz co, to jest dobre pytanie tak naprawdę. Może tak, nie, poza dzikimi szynszylami, które są turbo przerażające. Nie wiem, okay. Może boję się troszeczkę tego, że po ukończeniu stażu i po ukończeniu studiów będzie miało miejsce takie zderzenie z rzeczywistością i okaże się, że może okaże się, że nie wiem, że inni myśliwi wcale nie są tacy super jak ci, których zdążyłem już poznać. Nie wiem, że łowiectwo poza murami uczelni czy poza naszym studenckim obwodem nie będzie tak fajne, ciekawe, sympatyczne i tak dalej, jakie jest teraz. No i chyba też troszeczkę się obawiam akceptacji, tudzież bardziej braku akceptacji ze strony moich najbliższych. Znaczy, jeszcze się z tym nie spotkałem, ale hipotetycznie, gdyby ktoś z nich miał jakiś problem z tym, że no miejmy nadzieję po ukończeniu stażu zostanę myśliwym, no to jest też rzecz, której troszeczkę się boję takiego. Jasne, ja myślę, że wtedy kawałek dobrej dziczyzny przygotowanej własnoręcznie powiedziałeś o tej kuchni, ja myślę, że to wtedy jak najbardziej wszelkie te wątpliwości ze strony tych najbliższych rozwieje. Tutaj o to bym był akurat spokojny, jak to mówią, przez żołądek do serca, więc tego bym się nie obawiał.
ale słuchaj, dojrzałe podejście. To jest takie bardzo świadome i dojrzałe podejście, co cieszy i mam nadzieję, że tutaj okaże się, że te obawy są tylko obawami, a cała reszta będzie wyglądała zupełnie inaczej. Wiesz co, nie mam z tym obaw jako takich. Po prostu chciałbym już tam dostać, bo jestem stażystą, który czeka jeszcze cały czas na odpowiedź z Koła Łowieckiego, no i po prostu to mnie trochę nurtuje, czy koledzy dadzą odpowiedź pozytywną, czy negatywną, zobaczymy. Jasne. Poza tym myślę, że będziemy dążyć do przodu, żeby wszystko poszło w jak najlepszym kierunku. Jasne, rozumiem. Słuchaj, ja trzymam bardzo mocno za to kciuki i mam nadzieję, że już niedługo tutaj dostaniemy hasło, że masz opiekuna, że jesteś na stażu i że już niebawem będziemy mogli cię w łowisku pooglądać. Szczerze mówiąc, nie mam jakiejś super wielkiej obawy przy czymkolwiek. Lubię nowe wyzwania, nowe przygody, więc i lubię temu podołać tak naprawdę wszystkiemu, więc nie mam jakichś super dużych obaw. Okej. Słuchaj, a jakieś obawy, bo ja się domyślam, że tutaj wiesz, przygotowanie masz fantastyczne, ale czy jest coś, co mimo wszystko gdzieś ci sens powiek tutaj spędza, że czegoś się troszeczkę obawiasz, czegoś się boisz, czy są takie rzeczy, czy podchodzimy do tematu raczej przygotowana, pewna siebie i zobaczymy po prostu, jak ten rok szybko minie? Zawsze w życiu staram się wszystko brać tak z uśmiechem i myśleć, że wszystko jest przygodą, więc raczej niczego się nie boję. Natomiast super. Jestem bardzo, bardzo ciekawa i naprawdę już czekam z ogromną taką ciekawością w sercu, co mnie czeka i jestem bardzo z tego zadowolona. Jedyna rzecz, która mnie martwi, to jest w sumie reakcja moich niektórych znajomych gdzieś tam z tego wcześniejszego etapu nauki, powiedzmy z tego liceum, ponieważ no to jest w dużej mierze grupa wegan i osób, które są generalnie przeciwko, powiedzmy tak. Ale jakby gdzieś tam już słyszałem zarówno takie trochę negatywne komentarze, ale też z drugiej strony zdarzały się osoby, które stwierdziły, że okej, Szymon, rozumiemy to, rób co uważasz i tyle. No słuchaj, podobno prawdziwa przyjaźń nie ma granic, więc ja tutaj liczę na to, że nie wpłynie to na twoje gdzieś tutaj stosunki koleżeńskie, przyjacielskie i gdzieś tam na twoich znajomych. I mam nadzieję, że może to, że będzie wśród nich taka osoba myśliwy, będzie w stanie też im pokazać, że łowiectwo jest nieco inne niż wyobrażenie, które pewnie mają na temat myśliwych i łowiectwa, więc to też trzymam kciuki, żeby tutaj udało się gdzieś z nimi porozmawiać od kuchni, tak? Od tego wszystkiego, jak to wygląda naprawdę, a nie w telewizji, czy też gdzieś w mediach. Słuchaj, co najbardziej lubisz z tego takiego łowieckiego świata? Co cię najbardziej ciągnie do lasu? Wiesz co, mógłbym teraz rzucić takim turbosztampowym stwierdzeniem, że możliwość bliskiego obcowania z naturą i absolutnie nie byłoby to kłamstwo, bo uważam, że sposób, w jaki myśliwy nie tylko na polowaniu, ale generalnie może obcować z tą naturą, to jest dużo bardziej intymna relacja niż, nazwijmy to w cudzysłowie, przeciętnego Kowalskiego. To też się gdzieś tam fajnie pokrywa z tą moją drugą pasją, jaką jest leśnictwo. Mam nadzieję właśnie, że ja w ogóle lubię spędzać czas na łonie natury, wiesz, po prostu. I myślę, że te dwie rzeczy traktuję też troszeczkę jako sposób na to, żeby móc tego czasu spędzać tam coraz więcej. Ale jak już mówiłem, żeby nie było tylko takiego jednego sztampowego rzutu, to myślę, że po pierwsze wiedza, którą zdobywa się i teoretyczna i praktyczna wiedza, którą zdobywa się zarówno interesując się po prostu tym łowiectwem, jak i wiedza, którą zdobywamy w łowisku, wiedza na temat zwierzyny, na temat jej zwyczajów, możliwość obserwowania tej zwierzyny w praktyce, to jest coś niesamowitego, na co tak naprawdę większość ludzi nie może sobie pozwolić. Nie? Czytanie książek siedząc w bloku o tym, jak zachowują się daniele, a oglądanie ich na bekowisku chociażby to... Dwie różne rzeczy. Dokładnie, jasne. Tak. Także ta taka praktyczna wiedza zdobywana w łowisku. No i też możliwość takiej aktywnej ochrony przyrody. Ja generalnie jestem z powołania przyrodnikiem i myślę, że
bardzo wiele, może inaczej, zbyt mało osób kojarzy łowiectwo właśnie z ochroną przyrody, a tymczasem wydaje mi się, że to jest jeden z najważniejszych aspektów, jeżeli nie najważniejszy w ogóle prowadzenia gospodarki łowieckiej. I możliwość aktywnego w tym uczestniczenia też jest dla mnie takim bardzo dużym plusem. Poznawanie gatunków takie głębsze niż na zajęciach, jakby cały ten behawior, no i też zwyczaje łowieckie. Atmosfera jest super, więc no, mogę powiedzieć, że na razie nie spotkałem się z niczym, co by mnie zraziło do tego i tego się na razie trzymam i w to idę dalej. No daje też jeszcze większą możliwość bytowania z przyrodą, obserwacji jej, bycia jej po prostu bliżej tak naprawdę. No, lubię wiele rzeczy, na pewno lubię spędzanie czasu z naturą, no ale jednak najbardziej lubię te kwestie kulinarne, tak? Jakiś rostołek z kaczki, gulasz z dzika, bigosik, tak często rzeczywiście gotuję i gotujemy razem i jednak też widzę, że to taka dziczyzna jest nie tylko smaczniejsza, zdrowsza o wiele bardziej, tak? No, jakby te całe mięso jest wypełnione antybiotykami. Czemu osół skóry jest najlepszy na przeziębienie? Przeziębienie, bo dużo antybiotyków, tak. Tak, nawet w twojej książce chyba było. Tak, to prawda, tak. Więc słuchaj. Też powiedziałbym, że rzeczywiście te zwierzęta hodowlane to traktują w bardzo, bardzo okropnych warunkach, tak? Ta dziczyzna, ten dzik żyje w zgodzie z naturą. Myślę, że przede wszystkim ta zieleń, świeże powietrze i śpiew ptaków. To kiedy się spaceruje po tym lesie i człowiek czuje się tego częścią, kiedy wie, że pochodzi właśnie od tej matki natury, to jest takie bardzo relaksujące. Bardzo mnie to też uspokaja, daje mi dużo pewności siebie i kocham naturę właśnie za ten spokój i za tą jej zmienność, że za każdym razem, każdy spacer do lasu za każdym razem jest troszeczkę inny. Super. Ola, ja mam nadzieję, że już lada moment się zobaczymy, że przyjedziemy z wizytą, z naszą kamerą do ciebie i będziemy cię podglądać, twojego opiekuna, jak wygląda twój staż i jak wygląda ta praca, którą będziecie tutaj wykonywać ten cały łowiecki rok u ciebie w twoich stronach. Także jeszcze zapraszam. Raz. Do zobaczenia. Też nie mogę się doczekać i bardzo się cieszę. Słuchaj, Ola, jeszcze raz serdeczne dzięki i widzimy się już niebawem. Dobra, Filip, słuchaj, to my w takim razie trzymamy bardzo mocno kciuki w tej twojej tutaj drodze, żebyś dostał lada moment odpowiedź, bo tak z tego co pamiętam, to tutaj jak napisałeś, jesteś lada moment do uzyskania informacji od koła łowieckiego. I słuchaj, niebawem będziemy się do ciebie pewnie wybierać, postaramy się poznać ciebie, twojego opiekuna troszeczkę bliżej, ruszyć do ciebie z kamerą, no i zobaczymy, będziemy ci towarzyszyć przy tym twoim roku stażu. Także bardzo się cieszę, że z nami jesteś, bardzo się cieszę, że będziesz częścią tego programu i co, dasz bur? Dasz bur. Mi też jest bardzo miło, że mogę w tym wszystkim brać udział i dodziałać tak naprawdę z całą ekipą programu. Dawid, serdeczne dzięki i jesteśmy w kontakcie i mam nadzieję już niebawem do zobaczenia w łowisku. Dasz bur, cześć. Robert, serdecznie ci dziękuję i do zobaczenia już niebawem w łowisku. Także dzięki śliczne. Dasz bur, cześć. Czeka nas ciekawy rok. To będzie, myślę, naprawdę fajna przygoda zarówno dla ciebie, jak i dla mnie, bo ja z chęcią przeżyję taki staż jeszcze raz. Tutaj z trochę już innej strony, no ale myślę, że na pewno będzie to czas taki pełen wyzwań i pełen takich momentów, które zostaną ci w pamięci na długo. Także raz jeszcze gratuluję i witaj w projekcie. Dziękuję i ze swojej strony mogę powiedzieć, że cieszę się, że biorę w tym udział, bo jest to szansa na przeżycie czegoś więcej niż tylko staż, ale taki powiedzmy, bardzo ciekawy staż przez te właśnie nagrania i taki może większy przymus niż normalnie do robienia niektórych rzeczy. Okej, okay, no bo tak, to teraz też ty będziesz tą osobą, która będzie dosyć mocno tego opiekuna ciągnęła, żeby do lasu wyjść. Zgadza się, super. Operacja. Super. Szymon, w takim razie do zobaczenia niebawem i dasz bur. Do zobaczenia, dasz bur.
Mikołaj, jesteś naprawdę bardzo fajną osobą, która tutaj ma masę energii, masę chęci i masę pasji. Także będziemy cię podglądać, będziemy cię oglądać. Na razie widzimy się online z uwagi na to, że no jest jeszcze czas pandemii, ale już niebawem mam nadzieję, że uda nam się nie tylko cię podglądać z tego, co ty będziesz sam gdzieś tam nagrywał, ale bo jak tutaj trzeba powiedzieć, będzie to tak realizowane zarówno przez ciebie, że będziemy oglądali to, co się będzie działo w twoim świecie, kiedy to ty będziesz wychodził ze swoim opiekunem lub też w ramach prac innych do lasu, ale także będziemy cię odwiedzać z naszą kamerą i będziemy podglądać przy twoim stażu, przy twojej codzienności tutaj związanej z lasem i naturą, co bardzo mnie cieszy. No i mam nadzieję, że już niebawem do zobaczenia na żywo u ciebie w Łowisku. Witamy w projekcie. Mam nadzieję. Dzięki. Cieszę się, że tu jestem. Słuchaj, super, fantastycznie, Mikołaj. Do zobaczenia już niebawem. Do zobaczenia. Cześć. Dashboard.